Dzień dobry, serdecznie witam. Zrobiłem eksperyment, korzystając z ładnej, słonecznej pogody. W niedzielę włączyłem swoją fotowoltaikę w pracy i popatrzyłem, jak wzrasta napięcie sieci energetycznej. Po pierwsze, jak wzrasta napięcie na samym falowniku. On znajduje się około 40 metrów od pierwszej rozdzielni prądu. Połączony jest z rozdzielnią przewodem 5x25, a ostatnie 20 metrów 5x35 oraz jak zmienia się napięcie na rozdzielni prądu. Tutaj mam takie centrum dowodzenia, gdzie mogę bardzo dokładnie analizować moje prądy w pracy na poszczególnych podzespołach elektronicznych i dzięki temu sprawdziłem i okazało się, że tak naprawdę napięcie w rozdzielni zwiększyło mi się tylko o 1 V. Mimo 33 kW z fotowoltaiki w niedzielę napięcie zwiększyło się o 1 V i też mam własny transformator i napięcie było wysyłane do sieci średniego napięcia. Wystarczy mieć dobrą sieć energetyczną w pracy albo na osiedlu, że nawet 33 kW energii nie stanowią żadnego problemu. Jeżeli chodzi o napięcie na falowniku, tam napięcie wzrosło o 5 V, czyli też w miarę bezpiecznie. Oprócz tego falownika, który włączyłem dużej mocy, chodził cały czas falownik o mocy 5 kW, także pracowały ze sobą dwa falowniki, jeden eksperymentalny, drugi nieeksperymentalny. Przy okazji pokażę Państwu mój nowy nabytek. Udało mi się ciekawą rzecz nabyć, tak ona wygląda. Będę o tym robił film, pokażę Wam, co to urządzenie potrafi zrobić z siecią energetyczną. Coś według mnie lepszego niż te moje inteligentne gniazdka. Ale o tym będzie oddzielny film, wtedy kiedy będę miał okazję zrobić eksperymenty, żeby to było wiarygodne. Zapraszam na mój film badawczy. On jest 8-minutowy, pokazuję w nim dokładnie, krok po kroku, wszystkie etapy eksperymentu, po to, żeby nikt nie zarzucił, że coś się odbyło inaczej, albo że to jest nieprawda, że fotowoltaika tak bardzo w małym stopniu wpływa na napięcie w sieci, pod warunkiem, że sieć energetyczna jest w dobrym stanie technicznym. Zapraszam na film. Początek eksperymentu, godzina 12:08. Widzimy, że ta instalacja pracuje pełną mocą. Mamy tutaj informacje, jakie są napięcia przed włączeniem instalacji tej dużej. Zobaczcie Państwo, mamy w tym momencie, tu są napięcia 238, 239, 240 V. Następuje zdalne włączenie instalacji fotowoltaicznej. Widzimy, że prąd w tym momencie płynął 0. Przełączymy się na układ. Tutaj ta niebieska linia pokaże nam wzrost, jaki jest w tym momencie produkcji. Załączenie będzie bardzo powolne, ponieważ takie są przepisy. Piękna słoneczna pogoda. Dzisiaj jest 27 marca, jest niedziela, nie ma odbiorów. Tak wygląda pobór energii elektrycznej. Wczoraj o 15 zakład skończył działalność i mamy tak naprawdę, idziemy po dnie na tym wykresie. Pobór energii elektrycznej wynosi niecały 1 kW, tutaj 1,28. Ta moc, którą za chwilkę zapodzieje, 35 kWh, no to będzie bardzo duża moc, porównywalna mniej więcej z mocą, którą dostarcza na naszej ulicy 6 instalacji fotowoltaicznych. W 100% pójdą one do sieci energetycznej, ta cała moc. I zobaczymy, jak sieć energetyczna u mnie w pracy poradzi sobie ze skokiem, wzrostem napięcia. Czy faktycznie fotowoltaika podniesie w znaczący sposób napięcie w sieci energetycznej w miejscu, gdzie ja tą sieć energetyczną zbudowałem, gdzie ona jest prawidłowo wyliczona, gdzie po prostu jest mój własny transformator, wszystkie styki są dokręcone. Tu mamy też napięcia podane według falownika 238,3, 236. Porównajmy z tym, co tutaj napisane jest. 238, 239. Teraz troszkę skoczyło nam napięcie. Tutaj monitorowanie jest z pewnym lekkim opóźnieniem, bo to idzie przez serwer w Chinach. Zaczęła się produkcja.
Widzimy już. Napięcie nam wzrosło. W tym momencie jest 239, 240, 241 V. Tutaj mamy na regulatorze mocy biernej powtórzone napięcia i UPS też nam te napięcia pokazuje. No i tu widzimy, pobór energii przez zakład jest ujemny. Falownik pracuje z mocą 15 kW. Eksportujemy 7 kW do sieci energetycznej. Napięcie 239, 239, 240. Harmoniczne. Trzecia harmoniczna jest bardzo wysoka, ale ona była bardzo wysoka już wcześniej. Niestety nie pokazałem tego Państwu, ale pokażę po wyłączeniu falownika. Minus 21 kW w tym momencie taka energia idzie do sieci. Jak widzicie, napięcie nie wzrosło, jest 240 V. Oczywiście na tym wykresie, gdzie ja mam 220 albo 260 V, ten wzrost jest tam jakiś, ale on po prostu jest, on dosłownie parę voltów. Zresztą zobaczmy, jak to wygląda tutaj. 242 V, 241, 240. Z taką mocą w tym momencie pracuje fotowoltaika. Moc już jest 32 kW. Analizator mówi, że moc jest w tym momencie minus 28 kW, czyli taką energię pompowujemy do sieci, do naszych sąsiadów przez transformator. Napięcie 239 V, 240 V, 241. Takie, o tyle napięcie wzrosło. Także napięcie jest 240 V. Takie napięcie, taki wzrost napięcia uzyskaliśmy w czasie tego eksperymentu. Moc 32 kW według falownika. Tu na wykresie to widzimy. To jest godzina 12.20, więc a teraz mamy godzinę 12.24. Mamy już 10 A na każdej z faz. Produkcja 243 V, 242 V, 241 V. Takie napięcie jest na falowniku i moc, którą produkujemy, 33 kW. 33 kW uzyskaliśmy pełną moc i przechodzimy szybko do patrzenia na napięcia. Doszliśmy do napięcia 240 V. Czekajmy, jak się to zmienia, żebyście zobaczyli, to się zmienia wszystko z czasem. O, 239, 93, 240, 241. Na wykresie widać, jaka jest różnica, ile, jaki był skok napięcia od początku naszego eksperymentu do teraz. Jeszcze tutaj pojawi się ten wykres mocy na YouTube, na naszej transmisji na żywo. I ja w tym momencie wyłączę sobie to wszystko. Więc tak, wchodzę w falownik i wyłącz. 243 V, 241, 241. Takie napięcie uzyskałem bezpośrednio na falowniku, który jest jakby pierwszy na polu walki. 200. No widzimy, że faza pierwsza 241,6, 200 metrów, 150 metrów do transformatora, który tą energię wpycha do sieci średniego napięcia. Czyli też widzieliście, że prąd, że energia przez transformator jest normalnie wpychana do sieci średniego napięcia. Po wyłączeniu nastąpił gwałtowny spadek napięcia do 238 V, 239, 240. Widzicie, wracamy do starego poziomu. Tutaj też widzimy, że energia już nie jest ujemna, czyli zakład troszkę energii pobiera. No, te wszystkie urządzenia pomiarowe UPS tej energii potrzebują. Ja włączę Wam te wyniki.
238, 238, czyli mniej więcej 2 volty, o 2 volty napięcie w sieci wzrosło po uruchomieniu fotowoltaiki o mocy, w tym momencie o mocy 33 kW, taką moc uzyskaliśmy. Ja to dokładnie jeszcze rozpiszę w Excelu i co najważniejsze, duża część energii szła już na transformator. Teraz pozostałe wzrosły harmoniczne. Bez fotowoltaiki jakość sieci jest dużo gorsza niż z fotowoltaiką. Falownik 0, panele fotowoltaiczne 0 kW, miernik bierzemy z sieci energetycznej 3 kW. Taką energię ja pobieram przy wyłączonej fotowoltaice. Tak przebiegł eksperyment. Mieliśmy moc wyjściową 33 kW. Pobór energii wrócił do tego, co przed eksperymentem. Napięcie 238, 239, 240 V już bez fotowoltaiki. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.